Witam serdecznie, Aurelia Sobczak, portal WWL24. Dzisiaj gościem w naszym studiu jest wiceburmistrz Marek, pan Dariusz Pietrucha. Dzień dobry, witam. Wiceburmistrz miasta, które ma niesamowity rozwój, które podobne jest do Wrocławia i Gdańska pod względem migracyjnym. To znaczy, że jest to takie ukochane miejsce dla ludności, skoro tyle mieszkańców tutaj się pojawia i sprowadza. No, bardzo miłe określenie i chciałbym, żeby to było ukochane miejsce. Natomiast no, jesteśmy tak naprawdę centrum, można powiedzieć, takiej migracji w aglomeracji warszawskiej. Z jednej strony bardzo się cieszymy, że pozyskujemy nowych mieszkańców, bo jeżeli ktoś zdecyduje się na zmianę, powiedzmy, miejsca zamieszkania, na zmianę w ogóle środowiska, w którym do tej pory przebywał, bo to jest pewne wyzwanie dla czy jednej osoby, czy wieloosobowej rodziny, to wiadomo, że na takie dość ryzykowne kroki decydują się najbardziej aktywni i wartościowi ludzie, których stać jest na taką odwagę i wejście w nieznane, czyli rozpoczęcie nowej kariery. Wielka odpowiedzialność dla włodarzy, bo jeżeli pojawia się taki zasób ludzki, to też infrastruktura i związane z tym takie elementy życia codziennego, budownictwa. Więc ja chciałam się teraz pana zapytać, jaki jest pomysł na poradzenie sobie z tym i z inwestycjami, które pojawią się w markach albo może już się pojawiły. My mierzymy się tak naprawdę z dwojakimi potrzebami. Pierwsza to jest potrzeba nadgonienia straconego czasu, który nie wynikał z ostatnich lat, powiedzmy, tylko wynikał z tych zapóźnień, które dotykały ten rejon województwa dawnego warszawskiego, gdzie ten rozwój był, można powiedzieć, szczątkowy. My wtedy, kiedy powiedzmy około warszawskie gminy typu Wawer, Anin, Konstancin czy Piaseczno się rozwijały, my w prezencie potrafiliśmy dostać zwałkę i w ramach rekompensaty jedną linię autobusową. Przepraszam, dwie. Natomiast nadganiamy ten stracony czas, czyli budujemy infrastrukturę. Do tego nakłada się bardzo duża migracja, która powoduje to, że potrzeby są coraz większe i coraz szybciej musimy sprostać tym potrzebom, bo to przecież nie tylko droga, chodnik czy sklep, ale przede wszystkim przedszkole, szkoła czy docelowo może w przyszłości żłobek. No dobrze, ale to też, jeżeli pojawia się taka spora grupa ludzi, która jednak chce mieć kontakt z Warszawą, bo nie ukrywajmy, że to też jest trochę sypialnia Warszawy. Tak. Komunikacja już jest dobra, bo jest obwodnica. No, jest dobre połączenie autobusowe, a coś jeszcze? No, tutaj muszę nadmienić coś, co było jeszcze niedawno nie do pomyślenia, a dzisiaj jest wielkim sukcesem, to jest pierwsza strefa, którą mamy. Czyli poruszamy się w strefie warszawskiej, bilet miesięczny kosztuje tyle samo dla mieszkańca Woli, Mokotowa, jak i dla mieszkańca Marek. Cóż jeszcze? No, skomunikowanie i dość stosunkowo tanie grunty, skomunikowanie z Warszawą i dość tanie grunty powodują to, że mieszkańcy bardzo chętnie próbują się osiedlać tutaj u nas. Zasiedlają tereny, które do niedawna były takimi terenami dziewiczymi, mało zurbanizowanymi, a właściwie można powiedzieć w ogóle w niektórych rejonach. Dzisiaj, gdy powstają tam osiedla, no my musimy w jakikolwiek sposób, począwszy od wytyczenia niektórych ulic, które gdzieś tam nazwę miały nadaną wcześniej, a skończywszy na tym, żeby próbować organizować komunikację w mieście, w sensie komunikację drogową. Duże wyzwania, ale ja tutaj sobie wcześniej, jak czytałam o tym niezwykłym miejscu, to tutaj mam taką informację, że w Markach powstanie strefa relaksu. Szanowni Państwo, jaka piękna nazwa. Ogród zmysłów. Jestem przekonana, na wszystkie kobiety to działa. Kiedy taka inwestycja? Ja, dziewczyna z Wołomina, chętnie przyjadę. Już dzisiaj Panią zapraszam, natomiast kiedy powstanie, to jest pytanie, z którym się mierzymy już drugi rok. W zeszłym roku nie udało nam się rozstrzygnąć przetargu, pomimo trzykrotnego podejścia. W tym roku ogłosiliśmy, niestety oferta była sporo ponad kosztorys i zrezygnowaliśmy, będziemy ogłaszali jeszcze raz. Miejsce, w którym ma być zainstalowana strefa relaksu, jest naprawdę bardzo dobrym miejscem, to jest bieg ulicy Stawowej i ulicy Sowińskiego. Myślę, że cała aranżacja tego terenu pod kątem roślinności, możliwości wypoczynku i stosunkowo cichego miejsca spowoduje to, że faktycznie ten relaks będzie dostępny dla wielu mieszkańców. Warunek jest jeden, musimy znaleźć, po prostu pogodzić możliwości finansowe z ofertą wykonawcy. Myślę, że w tym roku może się uda. No zawsze to wygląda trochę tak, że rozbijają się inwestycje o pieniądze. No dobrze, a jakie jeszcze plany, jakie realizacje, jakie marzenia włodarza?
Może powiem na początku jeszcze, na wstępie jeszcze o tym, że zeszły rok był takim rokiem bardzo ciężkim dla nas, jeśli chodzi o inwestowanie w infrastrukturę. W ogóle to był rynek tak naprawdę wykonawców. Oni dyktowali warunki, oni dyktowali czasami niebotyczne ceny na niektóre przedsięwzięcia. Przykładem jest chociażby dwie małe ulice, które w tym roku już żeśmy znaleźli wykonawcę. W zeszłym roku były oferty dwukrotnie albo ponad dwukrotnie wyższe. A skąd taka tendencja? Dlaczego właśnie tak? Było bardzo duże zapotrzebowanie na pracę, było bardzo dużo w portfelach zamówień u wykonawców, zamówień do realizacji i w zasadzie ceny było bardzo krucho również z materiałami budowlanymi. I w zasadzie, tak jak mówię, wykonawcy dawali ceny naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Teraz zaczynamy się zderzać z tym, że jest trochę normalniej, bo już się potrafi więcej firm niż jedna albo nikt, bo proszę pamiętać, bardzo duża inwestycja za ponad 16 milionów złotych. Za pierwszym razem nikt się nie zgłosił, za drugim razem zgłosiła się firma, która naprawdę nie byliśmy w stanie jej budżetowo ogarnąć, bo mieliśmy dużo mniejsze pieniądze, dopiero za trzecim razem została wyłoniona. A ta inwestycja to? Ulica Sosnowa Kościuszki. O, widzę tutaj dumę. Tak, bo to będzie pierwszy taki duży ciąg komunikacyjny, który powstanie. Jest to droga powiatowa, robimy to wspólnie z powiatem, jest to wspólna inwestycja, do tego będzie pełna infrastruktura drogowa, chodnik, ścieżka rowerowa, czyli coś, co powinno być robione tak od podstaw do samego końca w najlepszym wydaniu. Czyli mieszkańcy mogą być szczęśliwi. Myślę, że tutaj o szczęśliwości trudno mi jest mówić, na pewno zauważają, takie udogodnienia na pewno naprawdę zauważają sprzyjają to, zadowoleniu. Że w wielu miejscach miasta, bo tak się to mniej więcej odbywa, że w wielu miejscach miasta te inwestycje drogowe, czy w ogóle inwestycje w infrastrukturę miejską, czy w infrastrukturę edukacyjną są widoczne, to mieszkańców na pewno napawa taką radością, że marki się zmieniają, a wszystko, co jest robione, bo chociażby polecam obejrzeć obydwa budynki, które są budowane przez przedszkolne przy ulicy Dużej i Okulnej, czy no nasza chluba i wielka duma, jakim jest Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne przy ulicy Wspólnej, bo to nie tylko szkoła, ale i basen, i sala teatralna, czyli coś, co będzie służyło również mieszkańcom miasta. Basen, sala teatralna? Tak, basen, sala teatralna, hala sportowa, naprawdę największa w mieście w tej chwili, z możliwością rozgrywek ligowych w piłkę ręczną. Do tego będzie piękny stadion, bieżnia lekkoatletyczna. Będzie to naprawdę mega wielki kompleks w najnowocześniejszej technologii. To takich ja budynków mogę? Jest kilka w Polsce, no jeśli to, nie dwa. To teraz ja już się nie dziwię, naprawdę się nie dziwię, że tak masowo, hurtowo tutaj ludzie się sprowadzają, skoro wiedzą, że są takie inwestycje, że jest połączony sport z teatrem, ze zmysłami i z wygodą, bo są drogi budowane. Zachęcamy mieszkańców również do tego, żeby decydowali o wydawaniu pieniędzy z budżetu miejskiego. Mamy budżet obywatelski, który rokrocznie jest rozstrzygany, których inwestycje typu siłownie plenerowe powstają, place zabaw w tym zakresie powstają. To aktywizuje mieszkańców, mało tego, wierzą w to, że mają wpływ na wydatkowanie również pieniędzy budżetowych, które są dedykowane właśnie ich pomysłom, potrzebom. Z tego też jesteśmy bardzo dumni, bo to jest rok roczny, już od paru lat edycje są tego typu przedsięwzięć i mieszkańcy już też o tym wiedzą. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moim gościem był pan Dariusz Pietrucha, wiceburmistrz Marek. Jak sami Państwo słyszeliście, bardzo dynamicznie rozwijającego się miasta z jeszcze niezwykłymi perspektywami i założeniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.